Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie. Witam Ciebie. No i na początek chcę powiedzieć, że ta pogoda nas w tym roku, w tym październiku tak nie rozpieszcza i prawie cały czas pada. Nie ma dnia bez deszczu. I dzisiaj również rano troszeczkę zaświeciło słońce, jest niedziela, a tutaj niestety potem po wyszykowaniu się i pójściu na rower w tym momencie znowu pada deszcz. Co zresztą widać, ale tutaj w Holandii wszyscy dzielnie prom do przodu, biegają, jeżdżą na rowerach, żeglują, może widać w oddali. Kochani, ale nie będziemy rozmawiać o pogodzie, wiadomo. Chcę tak od siebie i nie tylko od siebie dodać taką cząsteczkę do tego, co dzieje się. Do tego, że przyszła ta druga fala, co było zresztą przewidziane już wiosną, że tak będzie. Do tego, że coraz większe restrykcje w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, we wszystkich krajach, w większości krajów Europy zaczyna się robić już coraz gorzej. I nie chodzi mi o zarażanie się, zakażanie, tylko o to, co oni wymyślają dla nas, dla ludzi, dla was. Bo odpukać, ale tu jeszcze w Holandii na razie, po ulicach chodzimy bez maseczek, ale cały czas informacje, że jest gorzej i gorzej i gorzej, także wszystko jest możliwe, że będzie tak samo jak w Polsce i w innych krajach, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jednakże mam nadzieję, że zdrowo rozsądkowi ludzie wiedzą, że coś się nie zgadza, że to wszystko jest w jakimś sensie wymyślone i zrobione specjalnie, aby upokorzyć rasę ludzką, upokorzyć wszystkich ludzi, zniewolić, nie pozwolić mówić, robić, cieszyć się, robić pewnych rzeczy radosnych, szczęśliwych, nie pozwalają nam być, nam, ludziom, szczęśliwymi, radosnymi, pełnymi miłości, optymizmu. Dlaczego? Tutaj chcę teraz nawiązać do przekazów wszechświata, które kiedyś spływały na mnie i nadal spływają, ale te akurat są zapisane w książeczce Przekazy Wszechświata. Tam wyraźnie była mowa, że nadejdzie czas zmian i po niewielkich przemianach wszystko wróci do normy, a planeta jaśnieje i jest widoczna z oddali. Planeta, czyli Ziemia. I słuchajcie, komuś może przeszkadzało to, że zbyt pięknie jaśniała, zbyt dużo dobra i dobrej energii na niej już się unosiło i nadal unosi. Więc ten proces ktoś chciał zatrzymać, cofnąć. Ale słuchajcie, słuchaj, nie daj się, nie poddawaj się, bo ważne jest to, co masz w sercu i w duszy. Nie dopuść strachu do siebie. Bądź nadal pełny miłości, radości, szczęścia, nadziei, optymizmu, wszelkiego dobra. Nie pozwalaj, aby strach wszedł do ciebie. To w nawiązaniu do przekazów wszechświata. A wczoraj? Wczoraj się wydarzyło coś, na krótki moment, że odczułam przez chwilę niesamowitą ilość istot, energii, które są wokół nas, są wszędzie. Są również wokół ciebie, wokół wszystkich ludzi. Oni czuwają. Nie denerwujcie się, bo wiem, że teraz część powie, no jak czuwają, jak nic nie robią. Zgodnie z tym, co powiedziałam wcześniej,
jest czas zmian, czas przemian. Wszystko idzie ku dobremu, do pełnej harmonii. I pomimo tego, co teraz się dzieje, co odczuwacie i co myślicie, i ty, co myślisz, i może już zaczynasz być pełen zwątpienia, nie poddawaj się. Bądź nadal wewnętrznie w sobie radosny, bądź szczęśliwy. Oni wszyscy, te dobre istoty, dobre energie prosiły, aby przekazać, że nadal czuwają, że są wokół. Że nadal przemawiają, przekazują od siebie dużo dobrej energii. I to wszystko istnieje. Istnieje również wokół ciebie. Wokół wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy zespoleni i zjednoczeni. Dlatego nie poddawaj się. Nie wątp. Uwierz. Wszystko będzie dobrze. Uwierz. Oni tak mówią. Jest ich miliony, biliony, jest wiele innych istnień. Oni są z nami zjednoczeni. Troszczą się o nas. I chcą, abyśmy o tym wiedzieli. Chcą, abyś w to uwierzył i zrozumiał, i odczuł całym sercem, całym sobą. Każdy człowiek jest ze wszystkimi istotami zespolony. Od zawsze i na zawsze. I w danej chwili również. Więc nie wątp. Uwierz. Uwierz. Wszystko będzie dobrze. Przeczekaj. Przeczekaj. Nie denerwuj się. Nie dopuść strachu. Nie dopuszczaj złości. Nie dopuść nienawiści do siebie. To jest celowe działanie. A ty wytrzymaj. Wytrzymaj. Nie poddawaj się. Bądź dzielny. Bądź odważny. Bądź skoncentrowany na miłości, dobroci, szczęściu, uwielbieniu. Jesteśmy jakby błogosławieni. Można tak użyć takiego słowa, poprzez istnienie wszystkich innych istnień. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Jesteśmy wspierani, jesteśmy otoczeni, jesteśmy przeniknięci. Jesteśmy w tym wszystkim. My wszyscy, ja, ty, on, oni, wszyscy, bez wyjątku. I ta cudowna energia rozszerza się nadal, pomimo tego, co odczuwasz rozumem swoim, o czym myślisz, że już jest źle, że już nie dasz rady, że wszystko jest niedobre, że wszystko idzie ku zatraceniu. Nie, nie, nie. Wszystko będzie dobrze. Tylko uwierz. Zaufaj, odczuwaj, bądź pełen miłości, radości, szczęścia, uwielbienia, pomyślności. Nadal tak odczuwaj. Taki bądź w swoim życiu, tu ziemskim. Wtedy rozlewasz tą falę szczęścia i radości wokół siebie. Niech inni, którzy jeszcze tego nie czują, myślą sobie, bo oni myślą rozumem, co jemu się stało. On jest nienormalny? Nie, nie, nie. Tak ma być. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Niedługo fala miłości zaleje świat cały. I Ziemię również. Bo to jest ten świat, na którym teraz jesteś. Gdzie istniejesz. Nadal oni chcą
i mówią, żebyś był odważny i dzielny. I jeszcze raz powtarzają. Jesteś przez nas błogosławiony. Jesteś wzniesiony, jesteś uwielbiony. Jesteś jednym z nas. Bądź dzielny. Wytrwaj. Pomóż szczęściu i miłości. Dopomóż temu dobru na ziemi. To Twoja rola i zadanie na ten czas. I będzie wszystko dobrze. Uwierz, uwierz w to. Będzie wszystko dobrze. Na ten moment to najważniejsze słowa, które padły wczoraj, dzisiaj, teraz, które odczuwam i które Wam przekazuję. Nie zaniedbajcie tego. Nie odrzucajcie tych słów. Pamiętajcie, wszystko będzie dobrze. Wszystko. To jest przekaz dla wszystkich ludzi, dla Ciebie, dla Twojego kolegi, dla sąsiada, dla każdego. Bądź dobry. Bądź uwielbiony i bądź błogosławiony. Dasz radę, uwierz. W imieniu kolorowego horyzontu i przekazów wszechświata, Gosia Król.